Wydaje mi się, że możemy już zacząć 25 po czwartej. To witam wszystkich. Dzisiaj chciałem na tej prezentacji przejść przez takie zagadnienia, jak problemy ze Scrumem czy Scrum w zespołach rozproszonych. Podzielę się swoimi doświadczeniami, jakie zdobyłem przez wiele lat pracując w zespole rozproszonym. Zazwyczaj było to lokalizacja odległa, na to 9 godzin różnicy, ale to w szczegóły przejdę za chwilę. Co mnie zainspirowało może do tej rozmowy, do tego seminarium, to, że często ludzie narzekają na Scruma. Natomiast jak się nad tym zastanowimy, zwłaszcza na Scruma w zespołach rozproszonych, to wychodzi na to, że problem nie jest może ze Scrumem, tylko z tym, jak ludzie go rozumieją albo jak go implementują. Druga rzecz to, jak na rozmowach rekrutacyjnych pytam ludzi, dobrze, pracowałeś w Scrumie, jak ten Scrum wygląda, jak go rozumiesz, i okazuje się, że z tym jest cienko. Więc chciałem przejść przez różne tematy, które się pojawiają w moim doświadczeniu, w rozmowach z kolegami. Czemu myślę, że to jest efektywny setup, o którym będę mówił? Po pierwsze, ludzie, którzy pracują w moich zespołach, są zadowoleni, partnerzy są zadowoleni, klienci, którzy korzystają z produktów dostarczanych przez zespoły. No i niektóre z aplikacji otrzymały nagrody od zarządu firmy. Były dostrzeżone przez vice president firmy, więc to było dość duże wyróżnienie. Może tak. Krótka agenda, najpierw background trochę o środowisku, w którym ja pracuję. Kolejna rzecz to Scrum sam w sobie, jak ludzie go postrzegają, na co ja kładę uwagę, albo co według mnie jest za tym Scrumem, skąd on się w ogóle wziął. Wiedza biznesowa jako zagadnienie bardzo istotne do sukcesywnej pracy, takiej z efektami, zwłaszcza w środowisku rozproszonym. Role, nie chodzi o to, jak definiuje rolę Scrum, tylko według mnie jakie właściwości, czy co powinni umieć ludzie, żeby w tym Scrumie dobrze pracować. Zdarzenia w ramach pracy Scrumowej, jak one są zorganizowane, żeby efektywnie to działało, zwłaszcza w zespołach rozproszonych. O samym setupie zespołów, czyli różne konfiguracje, gdzie znajduje się Product Owner, gdzie znajduje się Scrum Master, skąd przechodziliśmy do jakichś etapów i dlaczego. No i krótkie podsumowanie. Dobra, może tak, background sam. Ja pracuję w firmie Roche, to jest największa firma biotechnologiczna na świecie. Blisko 90 tysięcy ludzi pracuje w tej firmie i swoje placówki ma w 150 krajach świata. W Polsce jest wewnętrzny dział, taki software house informatyczny, gdzie zaangażowanych jest 1500 osób, więc to jest dość sporo jak na dział informatyczny. Jeśli chodzi o moje zespoły, to większość osób zlokalizowana jest w Polsce, przy czym to są różne lokalizacje. Permanenci, jacy u mnie pracują, to jest albo Warszawa, lub Poznań, ale tych osób mam kilka. Większość to są kontraktorzy, którzy pracują w dowolnej lokalizacji, gdzie im się podoba. Jeśli chodzi o partnerów i technicznych, i odbiorców aplikacji, to są ludzie, którzy są w Kalifornii, więc no to jest 9 godzin różnicy, tak? Głównie jest to San Francisco, ale są też inne lokalizacje w samej Kalifornii, gdzie znajdują się laboratoria. Jeśli chodzi o to, kto jest odbiorcą aplikacji, które tworzą ludzie w moich zespołach, to są naukowcy. Jest to tak wczesna faza wymyślania leku, jego tworzenia. Oni są zlokalizowani w San Francisco, jak mówiłem. Zarówno ludzie techniczni, jak i stricte naukowcy często to są ludzie z doktoratami, czyli nawet osoby zaangażowane w development mają na przykład doktorat z biologii czy z chemii, a informatyki, bo jest łatwą przecież dziedziną, to się nauczyli przy okazji. Nastawienie, jakie tam było, przez to, że dla naukowca kluczowe jest jak najszybciej otrzymać produkt, który pozwoli mu pracować dalej nad tymi badaniami, żeby wymyślić nowy rak na jakiś nowotwór, który jeszcze nie jest uleczalny, to było to, żeby dostać aplikację szybko. Więc oryginalnie ten
Departament Bioinformatyki w Kalifornii pracował tak, że przychodzili ci ludzie do laboratoriów, pytali co trzeba, dobra, trzeba zrobić takie oprogramowanie, robili je trochę na kolanie, czasem nie myśląc za bardzo o procesach, dobrych praktykach, coś dawali, za 2 lata najwyżej wyrzucali, ale ważne, że naukowiec był przez jakiś czas szczęśliwy. Jeśli chodzi o dalszą wizję, ja zająłem się tym obszarem w 2011 roku. To wizja była zawsze taka, przez to, że tam są ludzie z doktoratami, właśnie co doskonale rozumieją domenę, to decyzje o roadmapie, w jakim kierunku pójdą projekty o milestone'ach, zostały do dzisiaj i pewnie zostaną po stronie San Francisco. Ponieważ nie mamy jeszcze takich kompetencji. Mamy na przykład lokalnego product ownera, naukowca, ale to dalej nie jest to samo, co osoby z dużym doświadczeniem przy produkcji w nowoczesny sposób leków. Może tak, pytanie do was, ile osób zna Scruma i pracuje w nim? Okej. Okay. A ile osób jest wyszkolonych w Scrumie i ma taki certyfikat Scrum Master, product owner, albo czuje się bardzo mocny w Scrumie? Bardzo dobrze. To zobaczcie, co wychodzi czasem na rekrutacjach albo na rozmowach z ludźmi, którzy narzekają na tego Scruma, że gdzieś pracowali w Scrumie, no i to nie do końca działało. Na pytanie, no dobrze, to jak działa ten Scrum, o co w nim chodzi, no to odpowiedź jest często taka, dobra, w Scrumie mamy rolę, są sprinty, niekoniecznie już wiadomo po co i na końcu, że ma być produkt działający, ale mamy sprinty i najważniejsze, że się spotykamy, pewnie po to, że głównie porozmawiać. No i mamy coś, co się nazywa tablicą i odkąd Atlassian wspierał swoje z Agile plugins, takie tablice, to prawie każdy projekt teraz mówi, że jest w Scrumie albo w Kanbanie, bo tablice ustawili. Natomiast część osób faktycznie była na tych szkoleniach, czy pracowała już w Scrumie, no jak porozmawiamy o co chodzi z tym Scrumem, no to wiedzą jakie są role, wiedzą jakie są eventy, wiedzą, że zespół deweloperski to ma dostarczać produkt, a product owner odpowiada za backlog, no więc ta wiedza już jakaś jest, nawet mają jakieś miary czy wykresy, więc powiedzmy odrobili lekcję teoretyczną, ale jak się tak zastanowimy, czy Scrum ma w sobie tylko to, że mamy odbębnić ze przeproszeniem te spotkania, że mamy mieć tablicę, czy Scrum skąd się wywodzi, tak? Jaka jest jego historia i po co on jest, tak? No i Scrum przecież jest implementacją Agile'a, tak? Agile jako filozofia, a Scrum jako jedna z implementacji. No jak się zastanowimy, że Scrum ma być jego implementacją i sprawdzimy, jakie były paradygmaty stojące za Agile'em, no to mamy takie zagadnienia jak najwyższą naszym celem jest zadowolić klienta, albo mamy ciągłe doskonalenie techniczne naszego designu, architektury, tego w jaki sposób pracujemy z klientem, co my dla niego tworzymy. No i stosowanie KISS, czyli Keep It Simple Stupid, tak? Czyli tworzyć tylko to, co jest potrzebne w taki sposób, żeby było łatwo to zmienić, tak? Otwartość na zmiany. Czy jak stosujecie Scruma, myślicie o tym, czy myślicie o tym, że trzeba się spotkać, żeby się spotkać, tak? Więc warto się czasem zastanowić, skąd się ten Scrum wywodzi i jakie były dobre praktyki, które się połączyły w te paradygmaty Agile'a. Okej, okay. Załóżmy, że sprawdziliśmy, na czym polegał ten Agile, stosujemy go dobrze, to jakie problemy, zwłaszcza w zespołach rozproszonych, możemy spotkać? Czy w ogóle możemy spotkać? To jest takie, że role, wiemy jakie role są, natomiast te role realizują ludzie, którzy nie mają odpowiednich kompetencji, tak? Na przykład kompetencji miękkich, wiedzy domenowej, na przykład product owner bez wiedzy domenowej słabo by działał. Kolejne zagadnienie to jest komunikacja. No w zespole rozproszonym, zwłaszcza 9 godzin różnicy, komunikacja jest dużym problemem, tak? Komunikacja zarówno na poziomie technicznym w zespołach, jak i komunikacja wymagań czy wyjaśniania tego, co jest faktycznie do zrobienia. I dzielenie się wiedzą, tak? Zwłaszcza jak domena jest skomplikowana, to jest tym trudniejsze.
Teraz opowiem po kolei o różnych zagadnieniach, jak one u mnie były rozwiązane. Pierwsza rzecz, czyli wiedza biznesowa. Dlaczego ja uważam, że to jest bardzo istotne, żeby rozumieć to, jak pracują osoby, które z tych aplikacji skorzystają, po co im one są potrzebne, co oni będą tymi aplikacjami realizować. Pierwsza rzecz, jak tego nie rozumiemy, to mamy duży narzut na komunikację, żeby wyjaśnić to, co jest faktycznie do zrobienia. Jeśli nie realizujemy tego, co potrzebuje partner, no to bardzo łatwo mieć frustrację po stronie odbiorców aplikacji, no bo słuchaj, prosiłem, żeś zrobił to i tamto, a mam w ogóle inną aplikację, tak? Zwłaszcza jak naukowiec, który, nie wiem, stara się o Nagrodę Nobla lub naprawdę ma intensywne badania, konkuruje z innymi naukowcami w tym polu, poświęcił swój czas, zamiast siedzieć w laboratorium, tłumaczył coś zespołom deweloperskim, a okazuje się, że dostaje zupełnie coś innego, tak? No i oczywiście jak nie rozumiemy domeny, to soft, który tworzymy, bardzo możliwe ma zły design, tak, z założenia. Nie będzie odwzorowywał domeny problemu. Taki przykład wziąłem, to jest rysunek z uśmiechem, ale to jest Small Interfering RNA z genetyki zagadnienie. Chodzi o to, że zespół deweloperski jeden miał w swoim systemie zaimplementować możliwość rejestracji takich łańcuchów DNA krótkich. No, było dobrze opisane wymaganie, że masz rejestrować w tym miejscu, tu wyszukać i tak dalej. No i no, było demo, naukowiec przyszedł, zobaczył sobie pierwsza rzecz, no dobrze, jest to, ja chcę zarejestrować. I on to, co chciał zrobić, chciał zarejestrować ten siRNA, tylko się okazało, że on chce je zarejestrować jako plazmid na przykład. A zespół deweloperski nie wiedział, że taki łańcuch może występować w dwóch formach. Więc mimo swojej najlepszej wiary zrobił oprogramowanie, które zupełnie nie pasowało do tego, co naukowiec potrzebował. Więc zrozumienie domeny jest bardzo kluczowe, żeby robić to, co klient potrzebuje. Jak my sobie z tym radzimy, żeby takich pomyłek czy problemów jest mieć jak najmniej, tak? Pierwsza rzecz to jest taka, że mamy zatrudnionych naukowców wewnątrz firmy. Dwie osoby z doktoratem, które miały doświadczenie w badaniach w laboratoriach, które pracują w roli ekspertów domenowych i oni są do dyspozycji zespołów deweloperskich. Mogą im wyjaśnić właśnie takie pojęcia, często mają krótkie prelekcje dla zespołu, ściśle skupione na jakimś zagadnieniu, czego dotyczy dana iteracja na przykład, albo ogólnie wprowadzające w projekt, jeśli ten projekt się zaczyna. To bardzo, bardzo fajnie rozwiązuje te problemy. Nawet te osoby pomagały product ownerom, jeśli czasem oni nie mieli dobrego zrozumienia wszystkich aspektów domeny. Oczywiście mamy społeczności wewnętrzne w firmie Community of Practice. Jedno z nich jest też skupione na domenie, gdzie te osoby z doktoratem mają prelekcje, ściągamy naukowców, różnych profesorów, którzy też dzielą się u nas wiedzą i ludzie, którzy w swoim obszarze już wiedzę zdobyli, dzielą się z innymi, z tymi zagadnieniami, czym na przykład jest plazmid, tak? Co to jest wektor, jak działają badania na zwierzętach i tym podobne, tak? Żeby była świadomość wśród tej społeczności deweloperskiej, jak zmienisz projekt, czego to dotyczy, jak integrujesz się z moją aplikacją, za co ona odpowiada, żeby też wyłapać te części wspólne. Jeśli ktoś myśli na przykład o microservice'ach, domain driven design, to musi rozumieć, gdzie jest możliwość powtórzenia, jak wydzielić tą część, która będzie tym mikroserwisem, tak? No i odwiedzanie laboratoriów. Czyli zobaczenie, jak ten naukowiec pracuje, jakie ma środowisko pracy i okazuje się, że na przykład nasz super UI do niczego się nie nadaje, bo człowiek ma założone jakieś gogle, siedzi w rękawiczkach, trzyma mysz i skalpel i on chce wcisnąć gdzieś tylko guzik, niech mu się do aplikacji wczyta dana, nie wiem, wielkość nowotworów myszy, jej ciężar i dostanie potwierdzenie dźwiękowe. On nawet na ten ekran w laboratorium nie chce za bardzo patrzeć, tak więc trzeba rozumieć środowisko pracy i to, co robią użytkownicy. Teraz o rolach. Tak, nie wiem, jak to wygląda u was, natomiast czasem role z mojego doświadczenia są przydzielane w taki sposób trochę jak losowanie, czyli menadżer jakiś stwierdza, że dobrze, wy jesteście zespołem, ty masz na imię Szymon, więc na literę S pasujesz do Scrum Mastera, a ty jesteś najstarszy w firmie, będziesz product ownerem. No i róbcie w Scrumie, bo to jest fajna metodyka.
No, tak można bardzo łatwo się poślizgnąć i nie dostarczyć to, co potrzeba, albo ludzie będą sfrustrowani w takim modelu pracy. Co ja robię, żeby te zespoły były zbudowane dobrze? Po pierwsze, dużo czasu poświęcam na rekrutację, na odpowiedni proces rekrutacji. Jeśli ja bezpośrednio nie rekrutuję, to robią to ludzie, z którymi ja dobrze współpracuję i oni tę rekrutację u mnie przeszli. Po stronie partnerów, no bo są ludzie w Kalifornii, to że ja menadżerom po tamtej stronie przedstawiam oczekiwania, czyli słuchajcie, takie rzeczy są istotne, tak? Jeśli to u was ma być product owner, to taką wiedzę on musi posiadać, tak? Czasem z nimi pracowałem też pomagając tym osobom pojąć zagadnienia na przykład ze Scruma czy inne umiejętności miękkie, żeby ta praca w zespole rozproszonym jakoś się dobrze kręciła. Może tak, zacznijmy od zespołu deweloperskiego. Pierwsza rzecz dla mnie kluczowa to jest doświadczenie. To jest duża wiedza techniczna, nastawienie na jakość, nastawienie na automatyzację, no bo przecież piszemy produkt dla klientów, czyli czas, zwłaszcza w takiej branży jak jest farmacja, gdzie liczą się patenty, wymyślenie jak najszybciej leku, który pomoże pacjentom, no czas jest tutaj kluczowy, więc zautomatyzowanie, continuous integration, continuous deployment, analizy statyczne kodu, żeby poza code review, które robią sobie zespoły, były od razu odczyty, które mówią o trendzie, tak? Jak zespołowi idzie praca, na co zwrócić uwagę, może coś przegapili. Kolejna rzecz taka miękka, to jest specyficzny sposób myślenia, czy stosunek do pracy. Pierwsza rzecz to jest, ja nie szukam gwiazdorów, którzy sami chcieliby uratować świat, tylko ludzi, którzy pracują jako zespół i czują się odpowiedzialni wspólnie za produkt. Ludzie, którzy są otwarci na to, co jest potrzebne do zrobienia, czyli załóżmy, że chcecie zorganizować święta i macie do zrobienia kuchnię, zostały 2 tygodnie, macie sprint. No i macie ekipę remontową i jeden gość jest mistrzem odkładania tapety. I on powie, słuchaj, to ja pójdę na górę, tam ci będę robił tapety w sypialni. A ty mówisz, rodzina przyjeżdża, kuchnię potrzebuje, pomóż tutaj. No i jak ludzie są zafiksowani tylko na jednej rzeczy, nie są chętni, może on nie będzie świetnie kładł płytek, ale może się nadaje do mieszania kleju, tak? I będziemy mieli tą kuchnię na czas i przekładając to już na specyficzne case'y w naszej branży, to Javowcy uczą się JavaScriptu i vice versa. Wiadomo, nie chodzi o to, żebyś był ekspertem we wszystkim, fajnie jak będziesz, a żebyś mógł robić code review, żebyś może pisał proste testy, żebyś prostą funkcjonalność mógł napisać. Możesz napisać różne testy, zautomatyzować testy funkcjonalne, pomóc testerom robić dev testy. Testerzy piszą czasem jakiś kod prosty, robią code review. Dzielenie się tymi odpowiedzialnościami, żeby myśleć, że dostarczamy najważniejsze rzeczy dla klienta, jak najszybciej umiemy. No i cały czas nastawienie na poprawę, czyli retrospektywy, w których naprawdę przyglądamy się, co poprawić w zespole, w jego pracy, w wiedzy. Mierzymy to, jak nam działa, czy będziecie stosować focus factor, czy velocity, cokolwiek stosujecie, ważne jest, żeby umieć się zmierzyć, zaobserwować problemy i z nich wyciągać wnioski. No i oczywiście skupienie na kliencie, czyli znalazłem mały bug, albo o, jeszcze sobie coś tu dopiszę, bo jest fajne. Nie, masz zadania od klienta, ważne jest, że on może teraz pokroić mysz i zrobić jakąś sekcję, wgrać obrazki z tego, tak, imaging i zrobić później jakieś analizy statystyczne, a nie, że ty dołożysz mu fajny widget błyszczący, tak, to nie o to chodzi. Problem trudny, jaki jest, zwłaszcza w zespole rozproszonym, to jest to, co zrobić, żeby zespół był zgrany, czyli to jest ten team spirit. No i świetnie sprawdzają się różnego rodzaju warsztaty, zwłaszcza warsztaty, które pozwalają innym uczyć się od siebie, uczyć się stylu pracy, specyfiki innych osób. Doskonale działa Code Retreat. Nie wiem, czy znacie Code Retreat, ale to jest świetny event, sposób na sklejenie zespołu, na wymienienie się wiedzą, ale też różne hackatony. Inna rzecz, która dobrze działa, to to, żeby po prostu ściągnąć część osób, która już ze sobą pracowała. Czyli zespół, załóżmy, będzie miał 5 osób, ale 3 osoby, był jakiś zespół, nie, mniejszy, czy zatrudniliście 3 osoby, że część osób już jest ze sobą zintegrowana i łatwiej jest dokleić 1, 2, niż sklejać od początku 6, tak?
Product owner, najważniejsze jest to, że on się skupia na tym, co jest do zrobienia, a nie mówi deweloperom, jak mają to robić, bo to tylko doprowadzi do frustracji. Co, dlaczego, nie jak. On ma rozumieć potrzeby klienta i potrafić się przedstawić jako dobre story, tak? Jeśli on dobrze definiuje te zagadnienia do wykonania, te storiesy czy epiki, to wtedy odchodzi ileś czasu na komunikację, bo zespół dostaje zadanie, które rozumie, tak? Dostaje zadanie, które można łatwo zweryfikować. Jesteś done, czy nie skończyłeś tego, co trzeba wykonać, tak? To jest osoba, która nie ma problemu z decyzyjnością, tak? Czyli macie jakieś tam estymaty w złotych monetach, czasie, czy w czymkolwiek estymujecie, macie miary z przeszłości i wiecie, że w tym sprincie możecie dostarczyć X. No i on patrzy, dobra, jego zadania wymarzone zajmują 120% X-u, więc on łatwo może podjąć decyzję, w takim razie jaki jest cel sprintu, jakie zadania wejdą do niego, tak? A nie będzie się zastanawiał, pytał i przyjdę na następne spotkanie. Nie, mamy teraz planowanie, startujemy sprint, tak? To jest osoba decyzyjna i słucha zespołu. Jeśli słyszę o różnych problemach, na przykład technicznych albo pomysłach, to jest otwarta na to, co zespół techniczny do niego mówi, tak? Scrum Master to jest chyba najprostsza z ról, bo wystarczy być guru ze Scruma, rozumieć dobrze proces, mieć sporo doświadczenia i potrafić innym wytłumaczyć, czemu jest taki proces, czemu są w nim takie elementy. To jest taka osoba, która, jak to jest po angielsku, process facilitator, a nie process dictator, tak? Czyli to jest osoba, która pomoże, żeby zespół dobrze działał, a nie powie, to teraz wszyscy biorą śrubokręty, podchodzimy do ściany, śrubki kręcimy w lewo, bo tak trzeba. Okej, ale dlaczego, tak? Po co mamy to robić? Po co w ogóle śrubokręty? O co chodzi, tak? Więc to jest typowy coach, który obserwuje problemy, może mieć rozwiązanie, jeśli to są problemy procesowe, natomiast on pomaga, żeby zespół dobrze działał, obserwuje go, co ten zespół może potrzebować. No i fajnie działało w moim wypadku, jak Scrum Masterzy byli w strefie większości deweloperów. Takie pytanie do was, to jest rysunek na podstawie zdjęć członków zespołu jednego deweloperskiego. Może ktoś zgadnie, kto jest product ownerem? Nie? Która pani? Są dwie. Tak, pani w okularach, dobry strzał. Natomiast o co chodzi w tym slajdzie, że ogólnie jest trudno odróżnić, kto jest kto. I to jest dobry zespół, bo w zespołach scrumowych czy agile'owych mamy partnerstwo. Tak samo ważny w nim jest product owner, tak samo ważny jest Scrum Master i zespół deweloperski, a nie, że product owner z wielkim menadżerem, estymata to nie jest 2 dni, tylko 3 minuty i nie mów, że zrobisz w Javie, tylko pisz w skali. Nie o to chodzi, tak? Tak samo deweloperzy raczej nie powiedzą naukowcom, jak powinni wymyślić nowy lek na raka, tak? Trzeba wiedzieć, w czym się jest dobrym i za co się odpowiada. Dobra, przejdźmy może przez eventy. Takie ogólne zasady, no to tak. Wiadomo, że eventy są jak najkrótsze, no bo jakbyśmy mieli siedzieć wieczorem i słuchać na słuchawce, czy tam hangoucie, czymkolwiek, co używacie innych ludzi przez kilka godzin, to pewnie po godzinie śpicie albo po pół. Oczywiście są ułożone, czyli wiecie, czego się spodziewać, że to jest część dotycząca czegoś, nie wiem, macie teraz retrospektywę, w której najpierw zbieracie feedback, dalej podsumowujecie, robicie jakieś plany na implementację tych zmian. Każdy wie, co się spodziewa, wie, kiedy może z tego spotkania wyjść, tak, a nie siedzi bez sensu i nie bierze w tym udziału. Dobra, najprostsze spotkanie takie to wiadomo są stand-upy. 3 pytania, to jest proste. Natomiast przez to, że się spotykamy codziennie idealnie, czasem co drugi dzień, zależy od zespołu, no to korzystamy z tego czasu, że zespół ma to okienko, każdy w zespole zorganizował sobie, nie wiem, pół godziny, 15 minut, więc po sekcji czysto stand-upowej, czy zajmuje gdzieś 7 minut na zespół 5-osobowy, są wolne wnioski, czyli takie sidebary. I ludzie zgłaszają dowolne tematy, czy dotyczące jakichś zagadnień domenowych, czy problemy techniczne, że ktoś im pomógł i chcą to przegadać. Jeśli to się zmieści w kilka minut, to jest w ramach sidebarów, jeśli nie, to ludzie te tematy spotykają się później, obgadują poza tym spotkaniem. Jak danej osoby nie interesują te tematy, to po 7 minutach się odłącza, tak, zajmuje się dalej swoją pracą.
No i wymyśliliśmy coś takiego, że w niektórych zespołach, gdzie nie było potrzeby spotkać się codziennie z product ownerem w Stanach, żeby było wygodniej dla ludzi, spotkali się na przykład co drugi, co trzeci dzień, a w pozostałe dni wysyłali wirtualne stand-upy. Czyli to było coś takiego, że na sajtach projektowych ludzie wrzucali post w stylu stand-upowym, czyli co zrobiłem, co będę robił, z czym mam problemy. Dzięki temu wszyscy otrzymali taką notyfikację i wiedzieli, czy może komuś pomóc, tak, albo co on planuje zrobić. Tak samo to działało dla osób, którzy nie mogli przyjść na spotkanie. Nie możesz przyjść na spotkanie, nie wiem, twoje dziecko w tej chwili jest chore i płacze, albo żona cię wezwała, dziewczyna płacze, chłopak się przewrócił na deskorolce, cokolwiek. Możesz mieć swojego proxy na spotkaniu, ale możesz też wysłać taki wirtualny stand-up. Jeśli chodzi o planowanie, to tu mieliśmy różne ćwiczenia i planowanie jest dość złożonym eventem, no bo w nim mamy zrozumieć, jest tak zwany backlog grooming, tak? Czyli przejrzeć wszystkie zadania, które mają wejść do sprinta, zrozumieć je, wyprostować wymagania i zrobić estymaty, tak? Średnio dla zespołów kilkuosobowych to zajmuje 3-5 godzin. Jakbyśmy spotkali się z ludźmi z Stanach, którzy nawet przyjdą o 7 rano swojego czasu, czyli 16 u nas, i byśmy usiedli na 5 godzin, to wszyscy śpimy. Więc to co zrobiliśmy, to że ten backlog grooming został wyciągnięty jako coś, co dzieje się w trakcie bieżącego sprintu. Jest kilka spotkań, na których zespół przegląda już przygotowane zadania w przód przez product ownera, zadaje pytania, jeśli coś niejasne, jeśli zadania są jasne, to je po prostu estymuje. A propos estymat, taka dygresja mała, że nieważne są te liczby, które wam wyjdą, złote monety czy dni, tylko żeby zespół był świadom tego, jak inni postrzegają zadania, czy one są łatwe, czy trudne i dlaczego, żeby tą wiedzą się podzielić, tak? I mieć jakąś miarę, że się odnosicie, czy zespół realizuje zadania lepiej, czy pojawiły się jakieś problemy i dlaczego. Review. Samo w sobie review było też o tyle problematyczne, że ludzie przez telefon, którzy się nie najlepiej mogli znać, mogli mieć takie problemy jak na przykład tak, no może bym powiedział, że to mi się nie podobało, ale jak ktoś powie, że to było akurat fajne, no to tak głupio wypadnę. To może zaczekam, co powiedzą inni, no i to się tak przeciągało, żeby zebrać, co ludzie naprawdę myślą, zwłaszcza mówię, jak ktoś jest nieśmiały, już usłyszał, że to dobrze działało, mimo że go to uwierało jak kamień w bucie, to on nie powie, no bo przecież tamten powiedział, że jest fajny, tak? Więc to, co zrobiliśmy, to zbieramy te informacje przed spotkaniem, Scrum Master agreguje dane i później jest dyskusja tego, co Scrum Master zebrał, tak? Czyli według zespołu te osoby mówiły, że coś nie działa, to trzeba zmienić, takie mają pomysły, tak? Więc już jest dyskusja konkretnie nad tym, co zespół zgłosił i ty nie wiesz, co zgłosiła inna osoba, ty zgłaszasz to sam. Jeśli coś jest niejasne, to jest wtedy dłuższa dyskusja, czemu tak uważasz na przykład, albo jak ktoś ma nowy pomysł, to go tam zgłasza, ale wtedy takie spotkanie zajmuje nam kilkanaście minut czy kilka minut, a nie, nie wiem, pół godziny, godzinę czy jeszcze dłużej, tak? Natomiast widzę, że slajd wyrzucony jest na review, a ja mówię o retrospektywie. To wracając do review samego w sobie, to z kluczem review jest to, żeby zaprezentować, co zespół wykonał. Czyli na każdym demo pokazujemy nową wersję działającą na środowisku testowym i wiadomo, że naukowcy mogą nie mieć czasu w moim wypadku, żeby zobaczyć, co zrobił zespół deweloperski akurat o tej godzinie, kiedy zespół deweloperski jeszcze nie śpi, bo oni by mieli czas po obiedzie. Więc demo jest przynajmniej do product ownera. Product owner może zrobić takie samo demo, czy podobne w moim wypadku naukowcom, nagrać je, a zespół następnego dnia może je obejrzeć i posłuchać feedbacku bezpośrednio od odbiorców aplikacji. I to świetnie działało. No i właśnie ten feedback w ramach review jest kluczowy, tak, że usłyszysz, dobra robota, podoba mi się konkretnie to i to, co zrobiliście, albo no fajnie, że to zrobiliście, ale myślałem, że będzie trochę inaczej, tak, żeby od razu w następnym sprincie zareagować, że te rzeczy idą dobrze, a to trzeba inaczej realizować, tak.
O retrospektywie mówiłem. Jedna rzecz to jest to, że w ramach pomysłów, które będziecie rzucać na retrospektywach, kluczowe jest to, że jedna osoba, na przykład Scrum Master, będzie podczas całego sprintu miała na uwadze to, czy te zadania, które sobie założycie, nie wiem, podepniecie jakieś narzędzia automatyzujące, będziecie mieli jakąś dobrą praktykę nową, inaczej będziecie się spotykać, cokolwiek. Czy ktoś to monitoruje, czy ktoś zespołowi przypomina, słuchajcie, ostatnio nas to bolało, zdecydowaliśmy, że będziemy robić coś innego, bo jeśli wasze retrospektywy skończą się na tym, a rzucamy fajne pomysły, idziemy do domu, dalej jest źle jak było, to po jednej, dwóch retrospektywach już tych pomysłów nie będzie pewnie. Stracicie zapał, żeby interesować się problemami, czy wymyśleć coś, co poprawi model współpracy. Dobra, może porozmawiamy trochę o setupie zespołów. Od momentu, jak robiłem tą prezentację, to nawet pojawiła się jeszcze jedna konfiguracja, której tutaj nie ma. Natomiast tak, jak zaczynałem współpracę z tymi naukowcami w 2011 roku, to pierwszy model, w jakim działaliśmy, to był taki, że dobrze, w Stanach był ten product owner, osoba z wiedzą domenową, która chodziła do laboratoriów, rozmawiała z naukowcami. To jest przedostatnia kolumna. Niebieskie osoby to są product ownerzy, żółci Scrum Masterowie, zieloni zespoły deweloperskie. No więc ten trzeci setup wyglądał tak, że były osoby pracujące w Stanach, w zespole deweloperskim, były osoby pracujące w Polsce. No i okazało się, że to jest taka konfiguracja, w której trzeba być naprawdę ostrożnym, bo jeśli zespół jest nierówny, jeśli chodzi o umiejętności, albo nie do końca może się na przykład dogadywać, no to może się okazać, że zamiast korzystać z tego, że jak ja w Polsce skończyłem pracę nad jakimś zadaniem i ktoś z Kalifornii mógłby to zadanie kontynuować, no to może się skończyć na tym, że ja zrobiłem swoje zadanie, oddałem do code review, załóżmy, no i ktoś w Stanach patrzy, mówi, o stary, co ty zrobiłeś w ogóle? Odbijam ci code review, przychodzisz następnego dnia, poprawiasz, oddajesz do code review, no i jak będziesz spał sobie, to ktoś znowu w to spojrzy, więc zadania mogą się bardzo przeciągać. Natomiast jeśli jest dobry poziom, czy złapiecie, dogadacie się, że macie jakieś wspólne okno, zrobicie szybki programming, code review, to można z tego korzystać, że ktoś przejmie tą robotę, jedzie dalej, więc zespół pracuje większość doby, tak, nad danym projektem. Natomiast no, były takie sytuacje, że po pierwsze takie spotykanie się, żeby czuć dalej się jednością, tak, jednym zespołem skramowym, no to fajnie jakbyśmy się spotykali codziennie, a części osób tutaj nie pasowało w Polsce, żeby codziennie o 18, powiedzmy 17, zdzwonić się z kimś ze Stanów, więc to było coś, co doszliśmy właśnie do wniosku, że mieć te spotkania wirtualne, tak? Czyli takie spotkanie, gdzie wszyscy jesteśmy na hangoucie, jest co drugi dzień, ale co drugi dzień odpuśćmy sobie, zróbmy wirtualne statusy. Natomiast to może też być taka sytuacja, że ten zespół będzie nierówny albo nie będzie się zgadzał co do pomysłów, jak realizować projekt, tak? Na przykład wy powiecie, że no, my będziemy dbać o jakość w taki sposób, że mamy code review i podepniemy, nie wiem, PMD z sonarem, a ktoś powie tam, że on code review to nie lubi, bo to jest bez sensu, on będzie robił pair programming. No i ciężko się dogadać, można oczywiście kogoś zmuszać, ale jak kogoś zmusicie, to mało jest satysfakcji z pracy, tak? Więc ostatnia kolumna pokazuje to, gdzie czasem kończymy w takiej konfiguracji. Pewnie słyszeliście o czymś takim, co się nazywa Scrum of Scrums. Nie wiem, czy słyszeliście, ale zespół większy dzieli się na podzespoły. Każdy zespół działa w swoim Scrumie, nazwijmy. Działa w takim procesie, tak dostosowanym Scrumie, jak chce. Później Scrum Masterowie ze Scrumów spotykają się i robią Scruma swojego, tak? Więc cały zespół już nie musi się tam spotykać. Natomiast w naszym wypadku było tak, że sama w sobie metodyka nie podobała się tam osobom, bo oni byli na tyle zwinni, że Scrum, tak ciężką metodykę to my nie będziemy stosować. Weźmiemy Lina czy XP, dużo lżejszy sposób
sposób do tworzenia oprogramowania. Code review, ja nie lubię code review, będziemy robić sobie pair programming. No i skończyło się na tym, że powiedzieliśmy, dobra, ta aplikacja była na tyle specyficzna, że możemy z niej wydzielić moduły, byśmy nazwali, poddomeny. I zespół w Polsce wziął jedną, zespół w Stanach wziął drugą. Zespół w Polsce realizował według najlepszych zamysłów, jak to potrafi. Ustalone były tylko, jaki mamy kontrakt na interfejsach. Będziemy się spinać, kiedy będziecie puszczać kolejną wersję na jakieś środowisko test int, tak? Czy na produkcję, żeśmy się tu nie rozjechali. Jak chcecie programować w Scala i w Clojure, czy w ogóle, nie wiem, w Ruby, róbcie sobie jak chcecie, jaką chcecie metodykę, spotykajcie się, nie wiem, na ławce w parku, czy się nie spotykajcie. Ważne, żeście wy dostarczyli to, za co odpowiadacie, my dostarczymy to, za co my odpowiadamy. No i okazało się, że to działało świetnie, tak? Zwłaszcza, że w tej konfiguracji całkowicie odcięliśmy się od tego zespołu w Stanach, także nawet mieliśmy lokalnego product ownera. Naukowiec, którego mamy w firmie, na 50% czasu był w roli product ownera w tym projekcie. I tylko on spotykał się regularnie z osobami ze Stanów, z takim swoim odpowiednikiem. Rozmawiali, dobra, jak pójdziemy dalej z tą aplikacją. A zespół już wiedział, co jest do roboty, wyjaśniał sobie w strefie czasowej polskiej i dalej realizował ten projekt, tak? Więc to było naprawdę świetnym rozwiązaniem. Natomiast jedna rzecz, żeby ten zespół jednak czuł się czasem zespołem, bo takie było pytanie od mojego partnera, menadżera po stronie tam Kalifornii, no dobra, ale jak tak podzielimy, że tu jest jeden zespół czy podzespół, a tam jest drugi, no to co zrobimy, że na przykład jak mój zespół, wszyscy uciekną do jakiejś firmy albo wygrają w Totka, to co będzie z tą wiedzą? Albo wy macie może dobre pomysły, czy my mamy dobre pomysły, czy problemy, jak możemy dzielić się tą wiedzą? No i to, co zrobiliśmy, to tak, było spotkanie co tydzień, taki checkpoint, jak idziemy ze swoimi sprintami, czy czymkolwiek by ten drugi zespół pracował, czy jesteśmy on track, czy możemy się integrować on track, jakie są problemy. A raz w miesiącu było spotkanie dłuższe, takie dwugodzinne, gdzie jeden zespół opowiadał przez godzinę o różnych rzeczach, z czego był dumny, czy rozwiązał problemy, jak zrealizował architekturę, jak coś zaimplementował i to samo robił drugi, czyli był taki code walkthrough, gdzie osoby pokazywały sobie, dobra, to było skomplikowane, zrobiliśmy to w taki sposób, a dlaczego nie w inny? Była dyskusja, tak? Było to poczucie, że wspólnie dostarczamy jakiś produkt. Inne konfiguracje, jakie robiliśmy, to tak, pierwsza od lewej, to była konfiguracja, gdzie cały zespół poza product ownerem jest w Polsce. No, ta konfiguracja była też dobra. Jedyne, co wymagała spotkań regularnych z product ownerem, czy wyjaśnienia wymagań, natomiast przy odpowiednim już poziomie wiedzy biznesowej i product ownerze, którzy umie definiować zadania, to działało całkiem dobrze. I mógł zespół działać nawet z dwoma spotkaniami takimi online z product ownerem i później oczywiście review z retrospektywą, wspólne planowanie. Druga wersja jest jeszcze lepsza. To jest to, co mówiłem, że nawet nie musi się spotykać zespół z tą osobą ze Stanów, bo te spotkania robi tylko product owner. To jest chyba najlepszy setup, w jakim pracowaliśmy. Natomiast on jest nie zawsze możliwy, tak? W ogóle posiadanie product ownera czy tego product owner proxy to jest doskonałe rozwiązanie. Osoby, która dokładnie opisze, gdzie ta aplikacja pójdzie, w jakim kierunku, dlaczego tak się rozwija i o co chodzi naprawdę w tym zadaniu, żeby ludzie rozumieli właśnie tak jak miałem ten przykład z tym Small Interfering RNI, tak? Że ono występuje na przykład w dwóch postaciach, tak, żebyście dostarczyli możliwość zarejestrowania dwóch postaci, a nie jednej, że naukowiec dostał to, co potrzebuje. Może pomału będę już podsumowywał. W opisie prezentacji odniosłem się do tego, że praca w Scrumie, jak niektórzy mówią, to jest tak coś niesamowitego czy trudnego w zespołach rozproszonych, jak wycieczka po tym szlaku w Chinach. Nie wiem, czy znacie ten
Huashan Trail. Ten szlak, co macie 2 kilometry przepaści, idziecie sobie po chudych deseczkach. Ja tu się z tym jak najbardziej zgodzę, że jak wyobrazicie sobie, że wasz projekt realizują ludzie, powiedzmy, poszliśmy pod Biedronkę, mówimy, jak masz na imię? Szymon, pasujesz mi do Scrum Mastera, bardzo dobrze. Ty jesteś starszy gość, doświadczony, na pewno wiesz, o co chodzi, product owner, was biorę, idziemy na wycieczkę. No i załóżmy, że macie treningi te skramowe, czyli dacie ludziom mapę, no bo to jest wycieczka, to macie ten przewodnik, guide, jak pracować w skramie. Ludzie dostali mapę, no ale że ludzie nie są ze sobą zgrani, nie wiedzą, jak za bardzo się komunikować, nie rozumieją tak naprawdę, po co ich tam wysyłamy, po co oni tam idą, jak mają ze sobą rozmawiać, czy dopiero jak dojdą do bazy, to mogą się wymienić informacją, czy może komórki zabiorą. Może osoba, której powierzyliście mapę, to nie wiem, ma problem ze wzrokiem, albo tak będzie robiła z mapą, nie wie, co tam jest napisane, powie, tam idziemy. Może weźmiecie osoby, które boją się wysokości i spadną, no bo on powiedział, że ma iść, poszedł, nie wiedział gdzie, przydzielili go do zespołu, no i poleciał, okej. Tak może być z waszymi projektami, tak? Czyli jak nie rozumiecie, po co w danym miejscu się znajdujecie i dokąd idziecie, w jaki sposób macie ten cel osiągnąć i jak podzielicie się na przewodnika jakiegoś, osobę, nie wiem, tragarza, kucharza, kogokolwiek, jak to są w skramie łatwo 3 role, tak? To jak te role będziecie jak najlepiej realizować? Jak tego nie ma tego zrozumienia, to bardzo łatwo, że pogubicie cały majdan, spadniecie w przepaść i tak się zakończy wasza wycieczka. To jest wszystko, co miałem do powiedzenia. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam. Jak macie pytania offline, to zapraszam do wysyłania maila. Pierwsze pytanie, proszę. To tak. W moim obszarze Scrum Master jest bardzo rzadko rotowany. Ludzie jednak mają albo chęć to robić, albo chęć i doświadczenie. I zespół sam z siebie na przykład mówi, ja nie chcę, ja chcę siedzieć i kodować. Mnie nie interesuje proces, ja nie chcę się zajmować usprawnianiem procesu, więc ta rola nie jest wtedy rotowana. Na przykład było też zespoły, w których ludzie byli chętni spróbować, jak najbardziej, wymieniali się tą rolą Scrum Mastera i na przykład człowiek był sprint czy 2 sprinty Scrum Masterem, powiedział, słuchaj stary, fajną robotę robisz, podoba mi się, rób dalej, bo ja nie chcę. Więc rotacje się odbywały tam, gdzie zespoły to chcą robić. Ja nie miałem jeszcze takiego zespołu, gdzie nie znalazł się Scrum Master, który by chciał to robić. Moi koledzy mieli takie zespoły i tam rola Scrum Mastera jest rotowana, tak jak mówisz. A mógłbyś powtórzyć drugą część pytania? Scrum Master może odejść i wtedy jest kluczowe albo zapytać zespół, czy tam jest osoba, która chce to robić, to rozumie, albo zatrudnić, czy ściągnąć osobę, która ma tą wiedzę w Scrumie i ich tą robotę będzie robić. W taki sposób to jest adresowane. Tam było drugie. Czego nie chcę robić, przepraszam? Bardzo dobre pytanie. Miałem kilka przypadków, w których dokładnie było tak, jak mówisz. Zwłaszcza, że te osoby, jak mówiłem, oryginalnie pracowały trochę jak na kolanie. Dziś jest dobry dzień, napiszę więcej, pójdę do naukowców w laboratorium, pokażę im, jest fajnie, wdrożyłem na produkcję. A tu nagle jakiś proces, trzeba się spotykać, coś mierzyć, o co chodzi, tak? Natomiast najłatwiej
Te przejście na Scrum osiągnąłem w taki sposób, że gdzieś trzeba było udowodnić swoją wartość, czyli jak pokazałeś, że ty czy twoje zespoły są naprawdę mocne w jakichś obszarach, gdzie ktoś o tym słyszał, to takie osoby nieprzekonane można było bardzo łatwo przekonać, czy rozmawiać z nimi, dobrze, jaki masz problem, były takie problemy, jakiś słaby zespół mi dałeś, do mnie zarzut, bo oni nie performują, ja im daję zadanie, oni tydzień robią jakieś zadanie, ja mówię, poważnie, no ale o co chodzi? Rozmawiam z zespołem, rozmawiam z tą osobą i się okazuje, no robią tydzień, bo człowiek z 5 razy zmienił wymagania w trakcie. Jeszcze dołożył parę zadań i plus kiedyś kodował czy koduje, więc on by to zrobił, no pół godziny to pewnie by zrobił, a oni tu mówią, że będą robić ileś czasu, tak? No i okazało się, że na przykład w tym jednym przypadku, co przywołuję, rozmowa była na poziomie jego menadżera. Ja powiedziałem jasno, słuchaj, z mojej perspektywy problem jest gdzie indziej. Jeśli jesteś otwarty i twój człowiek jest otwarty na to, żeby spróbować, ja jestem chętny, że ja będę tą osobę coachował. I przez 2 miesiące coachowałem osobę, która jest w roli product ownera i teraz ten zespół działa świetnie, jak i coachowałem zespół. Robiłem shadowing tego zespołu. Było to też na moim slajdzie, nie powiedziałem o tym, wrócę może w to miejsce. Jest taki człowiek biały, ja nie mówiłem o białym, mówiłem o 3 kolorach, tam jeszcze jest biały. Tam w kółku taki. To jest gość, który robi shadowing różnych zespołów. To jest coach Scrum Masterów i wszystkiego, co tu się dzieje, który nie mówi im jak, tylko mówi, słuchajcie, a jak byście zaadresowali taki problem? Albo wdzwoniłem się na wasze spotkanie i wydaje mi się, że ludzie nie biorą aktywnie udziału w tym lub tamtym. Co chcecie z tym zrobić? No i obserwowanie różnych zespołów, dzielenie się czasem pomysłami czy wskazywanie to, gdzie indziej coś innego może działać doskonale, jakie wy macie pomysły, to też świetnie się wpasowuje właśnie odwołanie do innych historii, do innych sprawdzonych wzorców, chociaż jako pula pomysłów. Tam z tyłu. Jak oceniasz to, jak to się sprawdza w praktyce, że Scrum Masterem zostaje członek zespołu? Bo moje doświadczenie w naszych Scrumach jest takie, że to powoduje, że Scrum Master nie trendruje zespołu tak jak powinien. Tak jak powinien trendować frontrunnera, tak powinien trendować zespół, pchać go w kierunku pewnych rzeczy, które na początku mogą być trudne, a jeżeli to jest członek tego zespołu, wyciągnięty z tego zespołu, to on ma z nimi relację osobową i on ma opór do tego, żeby im mówić, słuchajcie chłopaki, ale te zadania, nie powiedzieliście podglądnerowi, że te zadania są, powiedzieliście, że są ready, one nie są ready, tak? Albo wzięliście za dużo do sprintu po raz trzeci i uwalicie ten sprint. O tego im nie powie, bo on się czuje związany emocjonalnie i moje doświadczenie jest takie, że jakby człowiek z zewnątrz, czyli też techniczny, ale taki niezwiązany ani z ludźmi, ani z kodem, jakby jako Scrum Master jest bardziej niezależny i obie strony bardziej go szanują jako takiego sędziego tej gry, tak? Więc jak to u was działa, bo ja na przykład postrzegam, że to u nas się nie sprawdziło w tych zespołach. Bardzo dobre spostrzeżenie i to, co mówisz, ma dużą szansę w wydarzenia, tak? Że Scrum Master z którąś stroną, no pewnie z zespołem, bo jest członkiem zespołu, się spoufali. Natomiast wydaje mi się, że może to, że to jednak działa, wynika z tego po pierwsze, że ja dużo uwagi poświęcałem czy poświęcam w rekrutacjach, w shadowingu zespołów i w bieżących spotkaniach ze Scrum Masterem czy z jakimś liderem tego zespołu, gdzie my mamy bardzo otwarte dyskusje na temat tego, co im się udaje, jakie mają problemy i właśnie ten shadowing, że ktoś z zewnątrz, w tym wypadku ja, bo nie jestem członkiem tych zespołów, obserwuje, jak to działa. Wydaje mi się, że to może ratować tą sytuację. A to nie jest tak, że trochę zastępujesz Scrum Mastera w jego roli? Przez co? To nie jest tak, że Scrum Master głównie powinien być tym coachem w tym procesie, a nie tylko takim technicznym, który wzywa ludzi na spotkanie i pilnuje, żeby oni przyszli na czas? Tak jak mówisz, ma miejsce. Ja rzadko ingeruję w to, co się dzieje. Raczej ja jestem do usług zespołów, a nie, że ja zespołom mówię, żeby coś zrobili. Czyli jak oni mają problem i chcieliby zewnętrznej porady, tak? Albo
ileż czasu już minęło i nie wiem, może pojawiły się jakieś skargi, to ja mogę się wdzwonić, zrobić ten shadowing, tak? Zobaczyć, jak ten zespół działa. Natomiast to nie jest tak, że ja jestem na wszystkich spotkaniach zespołów i mówię ludziom, dobra, słuchajcie, tak? No to ty teraz będziesz robił Scruma w taki sposób, że estymujesz w złotych monetach, albo masz dokładnie robić to. Nie, to nie tak działa. Ja mogę powiedzieć, jakiś tam główny problem, jak się z tym radzisz, albo coś takiego było, ale on ma pracować z zespołem, tak? To jest wyższy poziom, bym powiedział, takiego coachowania. Używamy głównie Hangouta, rzadko Webexa czy Linka i nie ma przymusu, czyli jak ktoś jest chętny zrobić wideo, się pokazać, to fajnie, jak ktoś ma złą fryzurę albo się nie umalował, to się nie pokazuje, tak? Nawet bym powiedział wzrost motywacji, bo było jeszcze większe zrozumienie problemu, większe zadowolenie, że zespół nie musi się spotykać późno, niektórym to było bardzo na rękę, a z tym product ownerem prawdziwym, powiedzmy, oni się spotykali i tak przynajmniej raz podczas review, podczas demo i retrospektywy, więc cały czas wiedzieli, kto odbiera tą aplikację. Na tych demo pojawiali się naukowcy, czy oglądali później nagranie z demo do naukowców. Jednak wiedzieli, dla kogo to robią, tak? Więc to pierwsza rzecz to jest szczerość i otwartość rozmowy, którą ja mam podczas rekrutacji, to co oczekuję od ludzi. I ludzie... Zespół ma odpowiedzialność za to, jak on finalnie będzie pracował i w jaki sposób ten produkt zbuduje. Czyli jeśli zespół będzie czuł się komfortowo, załóżmy z AngularJS-em, a z tyłu zrobi sobie Spring MVC jako resty i coś jeszcze innego podepnie i to w miarę się wpasowuje, co ludzie potrafią. Mamy community of practice, nie wiem, różnych technologii, one mają rekomendacje, tak jak Technology Radar jest Footworks, my mamy swój, więc jest wybór, natomiast nie to, co ktoś napisał na kolanie, zrobić aplikację dla naukowców, więc ludzie decydują o designie, decydują o architekturze, przynajmniej w moim obszarze, tak, są pewnie inne, gdzie to jest ponarzucane w jakimś stopniu, więc oni wiedzą, że realizują coś, co dostaje naukowiec. Naukowiec w laboratorium tego użyje i dostają na przykład, nie wiem, podpisane przez naprawdę światowej klasy naukowców, dostali certyfikaty ręcznie podpisane, tak? Czyli nie high five albo good job, tylko widać, że ktoś naprawdę tego użył. I ta satysfakcja, ta odpowiedzialność, którą ludzie dostają, wydaje mi się, że to jest to, co kupują ludzie. Wiesz co, doświadczenia w Scrumie po ilu latach, po kilku, czy to było po 5 czy 6, ciężko mi teraz powiedzieć. W tych zespołach też byłem w różnych rolach w przeszłości i różne rzeczy widziałem w zespołach, nawet gdzie byli zatrudnieni zewnętrzni, tak jak tam kolega z tyłu mówił, byli zatrudnieni zewnętrzni Scrum Masterzy, czy tacy coachy agile'owi. Różne rzeczy widziałem, różne rzeczy mi przeszkadzały, czy kolegom przeszkadzały. To ewoluowało i cały czas w tym obszarze, tak jak mówię, na prezentacji miałem 4 modele, już pojawił się nam 5, także Scrum Master jest w Stanach. Z jakichś tam powodów, tak? I jakoś inaczej zespół się podzielił.
różne rzeczy się dzieją, ja jestem otwarty na to, żeby zespoły próbowały. Ważne, żeby właśnie mieć to zrozumienie, po co w taki sposób pracujesz i co ostatecznie masz dostarczyć, ten produkt, tak? Jak się nie ma coachów albo osób naprawdę z doświadczeniem życiowym, co przez różne przeszli konfiguracje ludzie, nie wiem, w Chinach, Indiach, gdzie indziej, czy nawet w danym kraju, w tym samym, z różnymi problemami, to można z tego szlaku, jak tam pokazałem, tam łatwo spaść. Chyba nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo.